Dzień dobry. Chciałbym się z Państwem podzielić opinią na temat samochodu elektrycznego Volkswagen ID.4, który miałem okazję testować. Miałem go przez około 2-2,5 godziny. Przetestowałem go na różnego rodzaju drogach, a także na miejscu parkingowym. Swoje opinie i uwagi chciałbym Państwu przedstawić. Zaznaczam, że są to opinie subiektywne, to znaczy proszę się nie sugerować, że to co ja odczuwałem testując ten samochód, to i Państwo będą odczuwać, ale niemniej jednak zapraszam do przysłuchania się. Będę się posiłkował kartką, gdyż tych kwestii jest dość dużo, a nie chciałbym o jakiejś zapomnieć. Jest to duży, przestronny samochód. Można powiedzieć, że w końcu rodzinny, z dużym bagażnikiem, do którego zmieszczą się różnego rodzaju walizki czy sprzęty na wyjazd. Wygodnie się w nim siedzi. Wysiada i wsiada również bez problemu. Drzwi otwierają się dość szeroko. Nie ma problemu z tym, że mimo, że to SUV, to po prostu wchodzi się do niego na miejsce pasażerskie czy kierowcy jak do samolotu, to znaczy nie wchodzi się po schodkach, nie zeskakuje wysiadając, więc jest to wszystko optymalnie. Dla wzrostu około 1,70–1,75 m według mnie tu jest w porządku. Widoczność przez przednią szybę i boczną są bardzo, bardzo dobre. Bardzo dobra jest to widoczność. Słupek A nie przeszkadza w zauważeniu pieszych czy innych samochodów. Po przekątnej do tyłu również widoczność od strony kierowcy jest w porządku. Natomiast tylna szyba ma trochę mały prześwit, co tutaj rekompensuje ewentualne jeszcze czujniki cofania czy kamera cofania. Dość wysokiej jakości obraz. Natomiast tak jak mówię, no przy tym modelu akurat, w tym modelu samochodu marce, to jest ten prześwit taki nie za duży. Jak zwracam uwagę na ten duży bagażnik, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że tam mamy różnego rodzaju haczyki, dwa punkty świetlne, dwa miejsce na podłączenie urządzeń przez 12 V. Mamy tam podwójne dno, gdzie można jeszcze zapakować różnego rodzaju rzeczy. Jeżeli chodzi o jazdę, z takich minusików to miałem problem z zamykaniem drzwi od strony kierowcy. To znaczy wydawało się te drzwi takie ciężkie, dopiero za drugim, trzecim razem mogły się zamknąć całkowicie. Być może od strony pasażerów tak nie ma. Jest mały promień skrętu, mała średnica, to znaczy jest bardzo zwrotny ten samochód, na parkingu wszędzie wjedzie, a w wąskich uliczkach wszędzie się zmieści. Także to zawracanie nie jest na kilka razy, tylko jest to ograniczone i według mnie jest bardzo dobrze przy tej wielkości samochodu. Jeżeli chodzi o zbieranie się, o przyspieszanie, no nie jest to demon prędkości, nie jest to Formuła 1, natomiast jak na samochód elektryczny to według mnie jest dość przeciętnie. Nie jest super, nie jest bardzo źle, ale być może jakaś kwestia opcji ustawienia, ale tutaj tą masę jednak rozpędzić tak w momencie od między 50 a 80, no to nie jest to mnieniu oka. Ale też pytanie, czy o to chodzi, żeby rzucało głowami pasażerów przy różnych manewrach na drodze? Chyba nie. To co zauważyłem, brakuje łopatek przy kierownicy do zmieniania trybu jazdy z D na B, z B na D, cofanie i parkowanie, park. Bo gdyby to było przy kierownicy, to nie trzeba byłoby odrywać rąk od kierownicy czy od podłokietnika, ewentualnie jak jest to w innych modelach, że mamy tą gałkę po prawej stronie blisko, nie trzeba odrywać od kierownicy, czy ewentualnie jak ktoś jedzie i ma rękę prawą na podłokietniku, to nie musi sięgać i obracać tego DB, tak jak tutaj. Więc fajnie, być może kiedyś to będzie wprowadzone, ale no tu na to zwróciłem uwagę, że no nie trzeba odrywać tej ręki, jeżeli by to było blisko, a tutaj akurat no trzeba za każdym razem, a to dość jest takie problematyczne. Zauważyłem też błąd systemu czujników poprzedzającego samochodu, czy przy parkowaniu od przodu.
piszczą w różnego rodzaju sytuacjach, które nie są jakby awaryjne. To znaczy w korku stoimy, nagle one zaczynają sygnalizować, że coś jest nie tak, że samochód, mimo że jest 2 metry przed nami, to jednak sygnalizuje, że jest za blisko, czy że prawie się otwiera. To samo miałem przy wyjeździe z podporządkowanej, po prostu nagle te sygnały, tak jakby to miało być coś no, niedopracowane lub no, do ustawienia jeszcze w serwisie. W salonie im powiedziano, że to jest zgłoszone i będzie to naprawione. Jeżeli chodzi o hamulce, to bardzo dobrze reagują. Przy odpuszczeniu pedału gazu to samochód no, zaczyna spowalniać i odzyskiwać energię, także to czuć, że ta masa po prostu hamuje. Jeżeli chodzi o problem, który zauważyłem ze zjazdą na wzniesienie, to przy drodze trawiastej, nieugruntowanej, nieasfaltowej, po prostu z podłożem z ziemi, po prostu z trawą, to no, koła kręciły się w kółko, natomiast nie ruszył samochód pod górkę i musiałem go dopiero cofnąć i rozpędzić i albo troszeczkę zjechać z tej trasy takiej ujeżdżonej, chociaż to była polna droga, to jednak miał problem z tym wyjazdem. Być może chodzi o masę, być może jakieś ustawienie inne, 4x4 właśnie tryb czy coś takiego. Jeżeli chodzi o ekrany, no to jest odpowiedni według mnie wielkości. Większy, no to mógłby już przeszkadzać widoczność, natomiast mniejszy już byłby zbyt mało według mnie. Jest w porządku, jest optymalnej wielkości. Jeżeli chodzi o wyciszenie, to muszę na to zwrócić uwagę, że jest bardzo dobre. Plusem jest to, że dopiero przy 105 km na godzinę czuć opory powietrza na przednią szybę i ten szum taki lekki, natomiast przy mniejszej prędkości to tylko ciężarówki obok przejeżdżające, po prostu jakiś tam hałas przedostaje się do środka, a tak to jest bardzo dobrze wytłumiony ten samochód i komfort jazdy tutaj jest wysoki. Jakość materiałów wewnątrz jest odpowiednia. Nie jest to, powiedzmy, wszystko kanapowe, ale z drugiej strony ile razy mamy okazję, w cudzysłowie, macać wnętrze samochodu podczas jazdy. Po prostu to, co się najczęściej dotyka, czyli podłokietniki i tutaj od strony kierowcy czy od pasażera przy drzwiach, to jest miękkie, natomiast siedzenia są bardzo wygodne, a tutaj deska rozdzielcza, no to przecież nikt nie jedzie i nie, co każdy wyjazd nie dotyka tych materiałów. Także no, jaki on by nie był tutaj po tej części, to jest, ale i tak jest miękki, jest to taki w dotyku gąbka, nie jest to taki twardy plastik, jak tutaj w tym samochodzie akurat. Lusterka w tych osłonach przeciwsłonecznych nad pasażerem, nad kierowcą są podświetlane, mają lusterka. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku z audio, no to jest, no, nie jest ponadprzeciętna, jest po prostu odpowiednia, to wiadomo, że to można wszystko sobie w opcjach przedstawiać, natomiast nie jest jakaś toporna, ale z drugiej strony też nie jest jakieś to nagłośnienie hi-fi. Jeżeli chodzi o kierunkowskazy, to bardzo cicho działają, to na to zwróciłem uwagę. Z tyłu mamy 2 porty USB-C, z przodu mamy 2 porty USB-C, cup holdery, różnego rodzaju przegródki na telefony, na portfele, na klucze. Można sobie je modyfikować, że cup holdery tam do przodu albo do tyłu, bardziej blisko tutaj ręki. Z innych rzeczy to można butelki 1,5-litrowe prawdopodobnie spokojnie włożyć do przednich i tylnych drzwi. Jest tego miejsca dość dużo. Jeżeli chodzi o schowek z przodu, to według mnie jest troszkę mały, bo są samochody elektryczne typu segmentu B, C, że te schowki są o wiele większe, natomiast ten jest bardzo mały. Moje odczucia takie są. Z tyłu mamy wieszaczki na ubrania, można je powiesić przy słupku, także to też jest dodatkowa taka jakby przydatna sprawa, czasem jakąś kurtkę, żeby ona nie leżała na tylnym siedzeniu. Klapa bagażnika, to na to zwracam uwagę, to otwierając bagażnik, chcąc go zamknąć, to może osoba mniejszego wzrostu może mieć problem z dosięgnięciem tego uchwytu, który ma zamykać tą klapę, bo 1,70 m i poniżej to mi się wydaje, że to już trzeba na palcach dotykać.
Natomiast nie było żadnego w tym modelu przycisku, w tej opcji przycisku, który by zamykał samą klapę, a podobno w wyższych opcjach nad dopłatą jest taka opcja, także w porządku. Natomiast w tym modelu, który ja miałem do testów, to tego nie było i na to zwracam uwagę, bo też nie mam 2 metrów, a wiadomo, że no poniżej średniego wzrostu, no to ktoś może mieć tego tutaj problem. Ogólnie samochód jest bardzo fajnie, go się go prowadzi, jest przestronny, jest duży. Wreszcie rodzinny samochód z zasięgiem ponad 400 km WLTP, także tutaj sceptycy mogą nie spać spokojnie, ale mi się wydaje, że ogólna ocena jest na 4 plus lub 5 na szynach. Mówię to tak tylko po 2-3 godzinach jazdy. Wiadomo, że samochód trzeba było na dłużej przetestować, sprawdzić samemu. Każdy ma inne odczucia, ale moje są właśnie takie, jak Państwu zaprezentowałem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do widzenia. Samochód Volkswagen ID.4. Duży samochód. Przestronny. Bagażnikiem ogromnym, ponad 500 litrów, już naprawdę można sporo zmieścić. Dodatkowymi miejscami siada z tyłu, ma bardzo dużo miejsca również. Spokojnie dzieci mogą zmieścić się, nogi nie uderzają o przednie fotele, wieszaczek. Miejsce za kierownicą wygodne, miejsce na telefon, na kubek, przegródki, USB-C, zamykane. Plastik jak plastik. Trochę ewentualnie gąbki gumowego materiału, ale ile razy człowiek dotyka przedniej deski rozdzielczej normalnie jadąc? Czy to jako kierowca, czy jako pasażer? No, niewiele razy w życiu chyba. Takie macanie to nie jest codzienność. Miękkie podłokietnik tutaj na drzwiach. Ten tu również wygodny, między siedzeniami. Widoczność bardzo dobra. Super, ten nie przeszkadza w widoczności. Teraz siedzę z tyłu. Bardzo dużo miejsca. Z przodu. Do przednich siedzę również. Podłokietnik z tyłu. Można go również złożyć. Jest prześwit do tyłu. Narty. Nawiewy. Lampę.
nie? Generalnie siedzi się tutaj bardzo wygodnie z tyłu. Wygląda wysiadanie z tyłu. Drzwi się dość szeroko otwierają. Nie jest to 90 stopni, ale wystarczająco. Tak wygląda z zewnątrz, z przodu. Rodzinny samochód, można powiedzieć. Nie są to samochody tylko dla dwóch osób, co wiele w bagażniku się nie zmieści, ale już konkretny model z konkretnym zasięgiem 400-500 km, można powiedzieć, w tej baterii. Ile miejsca jest w schowku? Sprawdźmy. To jest niedużo. Myślę, że mniejszy samochód, nawet są większe.